kolejny gość w naszym studiu, w studiu targów Świat Piłki. Znakomitość komentatorska, legenda, jeśli chodzi o tę specjalizację, pan Dariusz Szpakowski, którego bardzo, bardzo serdecznie chciałbym przywitać. Witam państwa, dzień dobry, witam ciebie, Edward. Mieliśmy wspólną okazję popracować przez 2,5 roku w Telewizji Polskiej. Później odszedłeś w inne regiony, powiedziałbym, pozostawiając wiernym zasadom telewizyjnym, które wyniosłeś od nas z TVP, komentatorskim, prezenterskim, czego mamy dzisiaj znakomity przykład. Faktem jest, że rzeczywiście miałem okazję terminować pod okiem mistrza. To było w 92 roku, kiedy z Przemkiem Babiarzem z konkursu trafiliśmy do TVP. Ja zdeklarowałem właśnie chęć zajmowania się głównie piłką nożną, choć oczywiście różne dyscypliny po drodze też trzeba było spróbować gdzieś tam po swojemu rozgryźć. No i rzeczywiście Dariusz Szpakowski udzielał mi wtedy wielu wspaniałych rad. Były takie fragmenty meczów, które przy okazji skrótów Ligi Mistrzów pod jego kątem, pod jego okiem miałem okazję komentować. Ale oczywiście w tej chwili głównym bohaterem tego wszystkiego jest ta legenda komentatorska siedząca obok nas. Różni ludzie różnie na temat komentatorów mówią. Nie ma nigdy tak, że wszyscy komentatorzy na świecie są uwielbiani przez wszystkich. Natomiast jedno jest podstawą. Ta pasja dziennikarska to ogromne doświadczenie. To są ogromne atuty, ogromne wspaniałe atrybuty Dariusza Szpakowskiego, który przez lata pracował najpierw w Polskim Radiu, a później stał się absolutnie liderem numer jeden, jeśli chodzi o komentatorów tej szczególnie ulubionej dyscypliny, jaką jest piłka nożna. No tak, trochę to już czasu minęło, kiedy z radia przeniosłem się do telewizji. Zaczynałem w radiu, wspomniałeś tutaj, że przekazywałem rady. To jest normalne, zaczynałem w radiu, kiedy szefem redakcji sportowej Polskiego Radia został niestety już dziś świętej pamięci, bo odszedł od nas 1 stycznia tego roku Bogdan Tuszyński i też siadał ze mną na montażu takim radiowym i mówił tak: niech pan zamknie oczy, panie Darku, widzi pan to? Ja mówię: no nie za bardzo, niech pan zrobi wszystko, żeby to było widać, niech pan umiejscawia akcję, niech pan charakteryzuje zawodników, niech pan powie, jaka jest atmosfera na trybunach, w którym miejscu są na boisku, czy jest wysoki, czy niski. To normalność jest, bo kiedy człowiek zaczyna, musi się od tych, którzy to umieją, uczyć. Po przejściu do telewizji, na której mnie namawiał Jan Ciszewski, no, miałem duży problem, dlatego że musiałem zderzyć się z legendą, z Janem Ciszewskim. Dla mnie mecz telewizji bez Jana Ciszewskiego nie smakował po prostu. To nie było spotkanie, na które bym czekał. A nawet marne spotkanie, kiedy komentował Janek Ciszewski, to było to dla mnie wydarzenie. Miałem przyjemność być z nim na 2 finałach Mistrzostw Świata w 1978 roku, na moich pierwszych Mistrzostwach Świata w Argentynie, a także w roku 1982 w Hiszpanii. Mieszkaliśmy nawet przez sporą część mundialu w jednym pokoju. Widziałem, jak Janek gasł, trawiony chorobą. Namawiał mnie, mówi: zrób ten najdłuższy krok w swoim życiu, przyjdź do telewizji, ja ci pomogę. No ale do telewizji przyszedłem 1 stycznia 1983 roku, a jak wiemy, w roku 1982 po powrocie z mundialu jesienią Janek z nami się pożegnał zbyt wcześnie, bo był młodym człowiekiem. Niestety rak, trawiony, choroba, która no nie wybacza, zabrała go nam. I to było to, co pozostało w świadomości ludzi. Głos Jana Ciszewskiego, sukcesja pod wodzą, czy z komentarzem Jana Ciszewskiego naszych piłkarzy, bo 72 rok, prawda, 74 rok, 82 rok. Ja już wtedy miałem przyjemność sprawozdawania w Polskim Radiu. A potem trzeba było czekać trochę na kolejny awans naszej piłkarskiej reprezentacji. W 86 roku, kiedy w Guadalajarze w studiu pożegnalnym rozmawiałem z Antonim Piechniczkiem i ze Zbyszkiem Bońkiem, potem po latach, bo mówili, żeby następcy osiągnęli to, co my, po latach prosił, mówię: panowie, zdejmijcie tę klątwę, bo nie możemy awansować do finałów Mistrzostw Świata. No i udało się to pod wodzą Jurka Engela. Finały ostatnie w 2014 roku to były moje 10. finały Mistrzostw Świata. Łatwo policzyć, jest jakiś Chilijczyk, który wcześniej zaczął o rok wcześniej ode mnie, w związku z tym tych finałów ma 11. Nie wiem, czy będzie podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Ma Telewizja Polska wyłączność, mam nadzieję, że będą to moje 11 finały. Szanowni państwo, sporo ludzi w ciągu tych 3 dni targów podchodziło do mnie, do moich kolegów z takim oto zapytaniem, jak zostać dziennikarzem sportowym. Chciałbym zapytać właśnie Dariusza Szpakowskiego, jakie były twoje początki, skąd wzięło się to zainteresowanie, jaką drogą dostawałeś się do radia, czy w ogóle do pracy dziennikarskiej? Początki były takie jak każdego z chłopaków, czyli mieszkałem i urodziłem się na Powiślu, obok był park przy ulicy Kruczkowskiego, w którym było normalne klepisko, boisko i żeśmy kopali w piłkę. Ale nie tylko, dlatego żeśmy robili wyścigi na wytrzymałość, ja miałem rower, który mi kupili rodzice, więc żeśmy na moim rowerze też robili wyścigi, oczywiście na czas. A później ta pasja przekształciła się
w czynne uprawianie sportu. Byłem koszykarzem warszawskiej Legii. Zdałem na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale wtedy było wyższy 11 kandydatów na jedno miejsce. Przed samym egzaminem sprawnościowym, czyli torem przeszkód, mama poprosiła, żebym wieszał firanki. Tak powiesiłem, że spadłem z parapetu i dość mocno uszkodziłem torebkę stawową. Doktor Soroczko, pamiętam jak dziś, opiekujący się między innymi pierwszą drużyną Legii, zrobił mi blokadę. Powiedział: synku, możesz powiedz raz i nic więcej. A z toru za piątkę otrzymywało się 12 punktów. Z egzaminów teoretycznych za piątkę dostawało się 3 punkty. Także mi zabrakło chyba tam, nie wiem, punktu czy dwóch. Otworzyli uczelnię, ale bez, weszła reforma, tak jak teraz jest, czyli licencjat i magisterium. Pojechałem do Gdańska, skończyłem WSW w Gdańsku, przyszedłem do Warszawy na studia stacjonarne, normalne, dwuletnie, zrobiłem je w rok, bo była taka możliwość. W ten oto sposób skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pukałem dość długo do Polskiego Radia, bo to nie było tak, że było jedno Polskie Radio, nie jak teraz jest wybór, bo mamy Orange, prawda, Kanał Plus, Eurosport, Eleven, Telewizję Polską, Polsat. Wtedy było jedno Polskie Radio i dostanie się do Polskiego Radia to graniczyło z cudem. Pamiętam, jak przyszedłem do Tadeusza Pyszkowskiego, on był wtedy szefem, zaprosił mnie do studia, wypytywał, czy znam sport po prostu, a później mówi: to niech pan przyjdzie na Stadion Gwardii w Warszawie. Już nie pamiętam, kto grał wtedy. Wpuszczono mnie, usiadłem, stanowiska komentatorskie były nie jak teraz, tylko na murawie, w związku z tym oglądało się raczej nogi piłkarzy, niż samych piłkarzy. No i mówi: niech pan komentuje. Ja mówię: panie redaktorze, ale przecież nie mam składów. Nieważne, mają numery, mają kolory strojów, prawda? Niech pan spróbuje. No i tak to się zaczęło. Przychodziłem na takie wprawki, wchodziliśmy do rozgłośni regionalnej na antenę ogólnopolską, oczywiście Tadeusz Pyszkowski. I takie były początki. Później, jak został szefem, Bogdan Tuszyński odmłodził redakcję. Przyszedł po mnie Włodek Szaranowicz, Jacek Fuglewicz, który już niestety odszedł, Bogdan Chruścicki, który też odszedł. W końcówce Tomasz Zimoch, Marek Rudziński. W związku z tym, no, to była genialna droga. To znaczy, nie było innej drogi do telewizji, tego najdłuższego kroku, niż Polskie Radio. Oczywiście sprawozdawanie w Polskim Radiu, a relacjonowanie w telewizji, po moim przejściu, wszyscy starsi koledzy, czyli Stefan Rzeszot, który jeszcze wtedy żył, Jurek Mrzygł, Zbyszek Smarzewski, mówili: Darek, ogranicz ten ślinotok. To jest telewizja. Nie mów tyle. No i rzeczywiście tak to jest, coś chyba mamy kłopot z mikrofonem. O, teraz troszeczkę głośniej poprosimy, jeśli mogę. No bo tak to jest, no to jest zasadnicza różnica, w telewizji widać. W związku z tym nie ma co umiejscawiać i charakteryzować zawodników. Oczywiście jedno nie pozostaje nierozłączne, a mianowicie no, spróbowanie przeżyć emocji razem z widzem. Jak zaczynać? Bardzo prosto, od zainteresowania, bo takie było pytanie twoje, od zainteresowania sportem, od poznania sportu, od uprawiania sportu. To nie musi być szczyt, czyli w sensie pierwsza reprezentacja w piłce nożnej. Od takich wprawek domowych, myślę, że teraz jest duża możliwość przy obecnych systemie komórkowym nagrać siebie, obraz telewizyjny, a później powoli. Są spore wybory, trzeba gdzieś przede wszystkim skończyć wyższe studia, iść gdzieś na praktykę, dostać się do jakiejś redakcji. No, nie każdy może być sprawozdawcą, nie każdy może być komentatorem, ale przecież są i dziennikarze, którzy przeprowadzają wywiady, reporterzy, są dziennikarze, którzy prowadzą programy sportowe, także również namawiam kobiety, dziewczyny, bo sam Medek, wiesz, znakomicie jeżdżąc na mecze z kanału, że reporterkami, czy to w Hiszpanii, czy we Włoszech, są piękne kobiety, żona zresztą legendy Realu Madryt bramkarskiej. Była dziennikarką, tak poznała zresztą jego, no i są małżeństwem. To myślę, że to jest ta droga, którą należy podążać. Oczywiście, jak mówię, znawstwo sportu, studia, które są nieodzowne wymogiem, a jednocześnie, no jeśli ma się predyspozycja, każdy gdzieś w sobie ma ten potencjał, to warto spróbować, bo to piękny zawód, pozwalający być blisko ze sportowcami, pozwalający poznać no, pobieżnie, powiedziałbym, świat, o czym doskonale wiesz, bo to są takie krótkie z reguły pobyty, z wyjątkiem oczywiście mistrzostw świata, czy też mistrzostw Europy. To tyle. No właśnie, pojawiłeś się w Polskim Radiu Bogdana Tuszyńskiego, który, jak wspomniałeś, odmładzał redakcję. To było tak, że od razu zdeklarowałeś, że chcesz zajmować się piłką nożną i tylko piłką nożną? Czy było powiedziane, że oczywiście piłka nożna będzie istotna, natomiast trzeba się również podporządkować temu trybowi pracy, by komentować inne wydarzenia? Znaczy, to było tak, że w Polskim Radiu jest się trochę takim dziennikarzem sportowym, który zajmuje się nie tylko jedną dyscypliną sportu, to po pierwsze. Po drugie, Polskie Radio to również prowadzenie programów sportowych, czyli kroniki sportowej przy muzyce o sporcie, które prowadziliśmy. To były też sportowe występy w takich newsach, w sygnałach dnia.
Także powiedziałbym dość wszechstronnie. To oczywiście umiejętność nauczenia się montażu. Dziś ten montaż się zmienił, kiedy to była normalna taka taśma baswowska. Na takim talerzu trzeba było uważać, stół z nożem takim specjalnym do jej cięcia i taśmami do klejenia. Dzisiaj wiadomo, że robi się to wszystko komputerowo klikając. Czasy się zmieniły, technika się zmieniła, możliwości się zmieniły. Kiedyś trzeba było zamawiać specjalnie stanowisko do tego, żeby można było zrobić przekaz. Dzisiaj z V-Point wkłada się parę kart z telefonii komórkowej podczas finałów Mistrzostw Europy. Z dowolnego miejsca, mając urządzenie takie jak V-Point, czyli operatora i dźwiękowca, stawało się i można było przekazać swój komentarz na przykład po meczu, bezpośrednio na antenę, znasz to, macie też te urządzenia. Świat się rozwija, technika się rozwija. Tak jak mówiłem, drogi są, powiedziałbym, te same. Na pewno warto zacząć i spróbować w polskim radiu. Sporo dziennikarzy piszących, teraz już też się to wszystko zaciera, bo weźmy, nie wiem, Pawła Wilkowicza, weźmy Michała Kołodziejczyka, dziennikarzy Rzeczpospolitej, znakomitych fachowców, jeśli chodzi o sport, świetne pióra. Dzisiaj oni są dziennikarzami w sumie telewizyjnymi, dlatego że internet i wejście na wirtualnej Polski, wejście choćby sport.pl, nie mówię o naszym TVP Sport, to też jest zupełnie inny świat. Zawsze pytano mnie, co to będzie, panie Darku, i czy w ogóle telewizja się nie skończy, jak jest internet. To kiedyś było pytanie, czy co to będzie, panie Darku, kiedy jest telewizja, co będzie z polskim radiem. Istnieje polskie radio, istnieje telewizja, istnieją telewizje, istnieje internet. Oczywiście zmieniła się rola, jaką kiedyś telewizor odgrywał w rodzinach. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z panią socjolog, która przeprowadzała badania i mówiła, że telewizor kiedyś był miejscem gromadzącym całą rodzinę, prawda? Nawet nie tylko jedną rodzinę w początkowych czasach, kiedy telewizja była rarytasem, powiedziałbym. Dzisiaj ludzie oglądają telewizję wtedy, kiedy chcą. Po to mają swoje laptopy, po to mają swoje komórki, po to mają swoje iPady, że kiedy mają czas, wchodzą. Nie oglądałem tego odcinka, to mogę zobaczyć ten odcinek i tak dalej, i tak dalej. To daje technika, takie możliwości są techniczne, że tę telewizję poprzez internet oglądamy inaczej. Jest wiadomą rzeczą, że Dariusz Szpakowski kojarzony jest przez lata z piłką nożną, ale są też przecież inne dyscypliny, nawet tu uchylę rąbka tajemnicy. Dariusz Szpakowski dzisiaj do godziny prawie 5 rano relacjonował na antenie telewizji polskiej spotkanie hokejowe. Jakie inne dyscypliny w trakcie swojej pracy radiowej, a później telewizyjnej miałeś okazję również komentować i co poza piłką nożną jest ci szczególnie bliskie? Na pewno każdy z nas, kiedy jedzie na Igrzyska Olimpijskie, marzy o tym, żeby skomentować złoty medal polskiego sportowca. Mnie długi czas się to nie udawało, mimo że komentowałem kajaki, komentowałem wiosła, komentowałem kolarstwo. Owszem, były medale srebrne, brązowe, ale nigdy nie było złotego. Pierwszy mój złoty medal skomentowany to był Pekin 2008 rok, dominatorzy, terminatorzy, czyli nasza fantastyczna czwórka wioślarska. I drugi złoty medal podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, czyli Magda Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. Zresztą między nami zawsze jest taka cicha rywalizacja, kto ile zdobędzie tych medali. Byłem multimedalistą, skomentowałem złoty medal naszej dwójki, skomentowałem brąz naszej czwórki wioślarskiej, skomentowałem srebro Marty Walczykiewicz w kajakach, skomentowałem naszą dwójkę kajakową, która zdobyła brązowy medal, a więc z tych 11 medali 4 miałem przyjemność komentowania. Także to są te kolejne dyscypliny, które komentowałem. Oczywiście koszykówka, która gdzieś tam w głębi sercu jest bardzo bliska. To z Włodkiem żeśmy komentowali podczas Igrzysk Olimpijskich, kiedy po raz pierwszy pojawił się Dream Team, czyli w Barcelonie. To było wydarzenie, kiedy schodziło się do mix zone i widziało się tych wszystkich z bliska, kiedy można było zrobić sobie z nimi na chwilę zdjęcie, gdzieś mam w swoich archiwach. To zawsze jest wydarzenie, kiedy widzi się tych, których grę się komentuje, a potem można obok nich stanąć, chwilę porozmawiać, spojrzeć na nich. To oczywiście hokej, o którym mówiłeś. I tutaj wielka frajda, bo kiedy zaczęło grać ci najlepsi z NHL-a, to było Nagano, 98 rok, to zawsze było to wydarzenie na zimowych Igrzyskach Olimpijskich, ale wielka przyjemność komentowania z Mariuszem Czerkawskim, naszą legendą z NHL. I miałem okazję i przyjemność przekonania się w Vancouver, w Kanadzie, kiedy z Mariuszem szliśmy do hali sportowej, hokejowej, kiedy wracaliśmy z tej hali, kiedy byliśmy w tej hali, jak jest popularny, jak jest znany, jak jest rozpoznawalny, ile ludzi go prosi o zdjęcie, ile ludzi prosi go o autografy, jak zapadł im w pamięcią swoją grą. Grał przecież w wielu zespołach, grał w drużynie gwiazd NHL. Naprawdę byłem dumny, że Polak jest tak znaczącą postacią
no w najlepszej, w stolicy hokeja, czyli w Kanadzie. Zresztą Kanadyjczycy, którzy do Igrzysk Olimpijskich, które były w Vancouver, nie zdobyli, co jest ciekawe, żadnego złotego medalu w zimowych igrzyskach. W tych igrzyskach w Vancouver tych medali mieli bez liku chyba 11 czy 12, może 11, ale nic się nie liczyło dla nich. Ostatni dzień, ostatnie wydarzenie, pojedynek finałowy turnieju hokejowego Kanada-Stany Zjednoczone. Nikt sobie nie wyobrażał, żeby Kanada nie mogła zdobyć złota. Po prostu to był najczarniejszy scenariusz. Pięknie się ułożył ten mecz z dogrywką, no i bramka zdobyta przez Crosby'ego, który jest kreowany taką nową gwiazdę po greckim. On strzelił w tej dogrywce bramkę, która dała złoto Kanadzie. Także to są te dyscypliny, którymi się zajmowałem. Oczywiście to jest zupełnie co innego, bo po to mamy tych współkomentatorów, więc kiedy tylko jest okazja, to zapraszam na komentatorskie stanowiska tych, którzy uprawiali tę dyscyplinę. Były Mistrzostwa Świata w wioślarstwie w Poznaniu. Miałem dużą frajdę, kiedy przyszedł Adam Korol, prawda, z naszej czwórki. No to jest smakowanie, powiedziałbym, wioślarstwa. Mieliśmy sporo czasu, komentowaliśmy każdy z wyścigów, który był. W związku z tym była możliwość przybliżenia wioseł trochę ludziom, którzy na co dzień się tak nie interesują tą dyscypliną sportu piękną, bo to walka naprawdę piękna. Zresztą głęboko w pamięć zapadła mi wypowiedź naszej Magdy Fularczyk-Kozłowskiej, która na konferencji prasowej, ona rywalizowała o złoto z Brytyjkami. Proszę sobie wyobrazić, że nasze dziewczyny mają tak koło 1,70 m, Brytyjki są wyższe ode mnie, 1,93 m, 1,96 m. No to są warunki do wioseł fenomenalne, bo niesłychanie długie dźwignie zarówno nóg, jak i rąk, bo w wiosłach obie kończyny dolne i obie kończyny górne pracują. I angielski dziennikarz zapytał w pewnym momencie, mówi tak, jak to jest? Pogoda była dla naszych dziewczyn, bo płynęłyście pod wiatr, była fala. Mówi, one są fenomenalnie były przygotowane, mają lepsze warunki fizyczne, a wyście zdobyły złoty medal. A Magda mówi, tak, okej, gratuluję koleżankom srebrnego medalu. Pyta pan, czym jesteśmy lepsze? W jednej rzeczy, mamy większe serce do walki. Kolejna kwestia, od lat mówi się o tym, że dwie ogromnie popularne postaci, jedna to właśnie Darek Szpakowski, jeśli chodzi o kwestię komentowania piłki nożnej, druga to Włodzimierz Czarnowicz. Ja bardzo pamiętam często, z czasów bardzo często tak, mojej pracy właśnie na Woronicza, że panowie zajmowali jeden pokój i no, nie wiem, taką anegdotę przypomnę z tamtych czasów. Kiedyś siedzieliśmy w pokoju, ja byłem też człowiekiem palącym, pan Dariusz Szpakowski też wtedy był człowiekiem palącym. Jeszcze jest pan, tak. I w pewnym momencie wchodził na przykład Włodek Czarnowicz, mówi, panowie, nadymione, Darek, przestań tutaj palić, otwierał okna. Taką scenkę zapamiętałem na długie lata. Włodek higienista, natomiast jeśli chodzi o Włodka i mnie, to już przywykliśmy do tego, że bardzo często ktoś podbiega mówi do mnie i mówi tak, panie Włodku, albo panie Szaranowicz, albo odwrotnie do Włodka, panie Darku, albo panie Szpakowski. Kiedyś szedłem na lotnisku, Włodek przed nami, a za nim z jego synem najstarszym, Luką, i ludzie mówią, o zobacz, Szpakowski, a ja za Włodkiem z 10 metrów, także nie wiem, może w tym samym czasie, może dwa nazwiska na S różni mi się w sensie wyglądu, chociaż też coraz już bardziej upodabniamy, jeśli chodzi o resztki fryzur. No ale ja może też szmat czasu, przyzwyczajenie ludzi. Ludzie rozpoznają, ale nie do końca jak gdyby kodują same nazwiska. A z drugiej strony na początku to gdzieś irytowało, tak jak z popularnością, która imponuje. Potem staje się czymś, co irytuje, bo ludzie, kiedy człowiek nie jest, jest z rodziną, chce mieć chwilę dla siebie. A potem po prostu jest to wpisane immanentnie w nasz zawód, o czym doskonale wiesz. Panie Darku, poproszę o autograf, czy można zrobić zdjęcie, nie ma z tym żadnego problemu. Jak wygląda kwestia twojej rekreacji, bo jest to ciężka praca, obciążająca psychicznie, to mnóstwo podróży. W jaki sposób lubisz się najczęściej relaksować i po powrocie z dużych imprez, i w dniu codziennym? Jak to wygląda? Znaczy nie kocham biegania, nigdy nie kochałem biegania, chociaż na boisku czy koszykarskim, czy piłkarskim pobiegać trzeba, ale nie lubiłem takiego biegania dla samego biegania. A trzeba było na WF-ie zaliczać różne egzaminy. Pamiętam taki na 400 metrów, kiedy był określony czas i określona przerwa. Trzeba było siedmiokrotnie pokonać ten dystans. No to pierwszy raz, żeśmy wbiegali sobie tyłem na metę, ale między 6 a 7, albo między 5 a 6 to nie było osoby, która niestety by nie miała torsji, bo już było tak duże niedotlenienie organizmu, że żeby no nie zmarnować tej swojej szansy w sensie oceny, no to każdy wypróbował się wszystko. Sport uczy charakteru, sport uczy wytrzymałości. Myślę, że to, co pozostało mi po uczelni, kiedy już przestałem wyczynowo uprawiać sport, mieszkałem na Powiślu, dokładnie na ulicy Czerwonego Krzyża, i jak kiedy wychodziłem z domu, jechał autobus, który zatrzymywał się pod mostem Poniatowskiego, to dobiegałem szybciej niż on i specjalnej zadyszki nie miałem, ale to lata pracy na wybiegu. Także pytasz, jak się relaksuję? Na rowerze, relaksuję się na nartach.
Myślę, że to są formy, które mi najbardziej, powiedziałbym, odpowiadają. Lubię sobie pojechać, no to jest takie, coś takiego, że kiedy ma człowiek, nie wiem, natłok w głowie myśli, kiedy jest zmęczony, kiedy chce odpocząć psychicznie, to właśnie trzeba się zmęczyć fizycznie i to daje wtedy taki odpoczynek. Nie ma nic fantastycznego czy lepszego, jak człowiek jest zmęczony, wchodzi pod prysznic, to zmęczenie po czasie mija, ale gdzieś jest człowiek otwarty na wszystko. Musimy przejść teraz do głównego tematu twojej działalności zawodowej. Mowa o reprezentacji Polski. Mieliśmy takie kamienie węgielne, jeśli chodzi o sukcesy naszej reprezentacji. 74 rok, drużyna Kazimierza Górskiego, 82 rok, drużyna Antoniego Piechniczka i teraz oczywiście wielki potencjał, bo tego sukcesu jeszcze jednoznacznie nie ma osiągniętego. Natomiast rzeczywiście, czy porównując te trzy drużyny, ten zespół stać rzeczywiście na powtórzenie tamtych osiągnięć, czyli dobicie się na przykład na podium Mistrzostw Świata? No pytanie trudne, to zawsze było moje marzenie i chciałem i marzyłem o tym, żeby skomentować w Telewizji Polskiej sukces naszej reprezentacji. Niewiele brakowało, ale myślę, że nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę o finałach Mistrzostw Europy. Oczywiście wszyscy razem ze mną, żeśmy się zachwycali tym, co osiągnęli, prawda? Ale wynikało to z tęsknoty, głodu i pragnień. Natomiast jak się spojrzało po zakończeniu imprezy na to, co nasi osiągnęli. Zresztą sami piłkarze, jak wrócili do kraju, nie chcieli tutaj przyjąć owacji, przyjęli to, powiedziałbym, spokojnie, ale też myślę, że ze świadomością niewykorzystania szansy. Trafiliśmy do połówki rewelacyjnej. To się już może nigdy nie powtórzyć, prawda? Bo w jednej są Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Niemcy, Anglicy, a myśmy mieli bardzo łatwą drogę w sumie. Gdybyśmy wygrali z tą Portugalią, myślę, że Walia była absolutnie w naszym zasięgu. Finał z Francją. Pojechałem w 2016 roku w taką podróż sentymentalną. Przyjaciele mają kupiony apartament w Alicante, zaprosili mnie i pojechałem właśnie do Alicante, oni pod Alicante mieszkają. Poszedłem na stadion, gdzie żeśmy zajęli trzecie miejsce, gdzie sprawozdawałem wtedy w polskim radiu. Zmienił się oczywiście stadion, ale napisałem do Zbyszka Bońka takiego tweeta. Zbyszek, pamiętasz, może by tak powtórzyć. Wprawdzie to nie będziemy co trzecie miejsce, o pierwsze, 10 lipca, to wtedy było też 10 lipca. Zbyszek mówi, nie mam nic przeciwko temu, było blisko. I myślę, że to jest to, z czego powinni wyciągnąć wnioski tej klasy gracze, profesjonalnie przygotowani, mają swoją mentalność, jak Robert Lewandowski, jak Kuba Błaszczykowski, jak Łukasz Piszczek, dla których, no, myślę, że to są ostatnie finały Mistrzostw Świata, dla pozostałych, myślę, że w dużej części też. Ten zespół dojrzał, jest fenomenalnie profesjonalnie prowadzony. Popatrzmy na naszych piłkarzy, jak oni prowadzą się i w jakich klubach grają. Kiedyś to mieliśmy Zbyszka Bońka w Juventusie i żeśmy się zachwycali, czekaliśmy na jego sukcesy z przyjemnością je oklaskując, przyjmując, a teraz patrzymy na Bayern, wcześniej na Borussię Dortmund, teraz patrzymy na Napoli, to patrzymy na Empoli, to patrzymy na Romę, to patrzymy na Monaco, to patrzymy na Hull. No, mamy chłopaków, że tak powiem, czyli mężczyzn naszych w klubach, z których możemy być dumni, z ich postawy. Oni grają, to nie są ludzie, którzy wyjechali, którzy się nie odnaleźli. To nie jest takie proste, kiedy człowiek się zderza z trochę inną rzeczywistością, ale też i nasz futbol tutaj w kraju się zmienia. W związku z tym oni szukają swoich dróg. Ta reprezentacja ma swoją tożsamość i swoją świadomość i myślę, że ma jednego fantastycznego faceta, a mianowicie Roberta Lewandowskiego, który zaraża ją swoim profesjonalizmem i ciągle jest głodny bramek i sukcesów. Kiedy byliśmy na ostatniej wigilii Polskiego Związku Piłki Nożnej, sam Edek wie, że czasy się zmieniły. Kiedyś ten kontakt z reprezentacją był nieograniczony, potem to jest wszystko limitowane. Teraz jest 15 minut treningu, potem dziękujemy panom bardzo. Zostaje łączy nas piłka i oni wtedy mają możliwość pokazania czegoś, czego my nie widzimy. I oni też mieli możliwość zrobienia zdjęć z płyty murawy boiska, kiedy nasi stawali w kręgu, już miało się zaraz zacząć spotkanie i tutaj tym motywującym człowiekiem był Robert Lewandowski, to on był tym, który motywował jednym okrzykiem wszyscy razem z nim i gdzieś później ta pozytywna energia pokazywała się na boisku, piękne spotkanie z Irlandią Północną, świetny mecz z Niemcami. Myślę, że dość szczęśliwe spotkanie, ale wygrane z Ukrainą. Szwajcaria, gdzie mieliśmy w drugiej połowie Fabiańskiego fenomenalnie broniącego. Karne, które strzelaliśmy bezbłędnie. To, że Kuba nie strzelił, to nie tacy zawodnicy, jak Kuba nie strzelają. Ale tak jak mówię, to są ludzie, którzy czy z porażek, czy z sukcesu, bo tak to nazwijmy, ale nie takiego do końca, potrafią wyciągnąć wnioski. Myślę, że ten kapitał zaprocentuje w Rosji.
Proszę Państwa, Dariusz Szpakowski długo mógłby jeszcze o piłce nożnej opowiadać mnóstwo anegdot, mnóstwo wspaniałych historii, których część miałem okazję poznać, kiedy pracowałem jeszcze w TVP. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że mam możliwość gościć go tutaj w studiu przy okazji targów Świat Piłki. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę Dariuszowi Szpakowskiemu, by w przyszłym roku w roli komentatora miał okazję cieszyć się z sukcesów reprezentacji Adama Nawałki. Dziękuję, Edward. Dziękuję Państwu bardzo.